Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Tym razem dzisiaj jesteśmy we wolierze. Kurczaki akurat dostały sobie tutaj przężyta trochę. Sobie przebierają. Tam jest ich reszta. Bażanty oczywiście siedzą na górze i patrolują tutaj wszystko. Możecie zauważyć, ten kogucik mi troszkę zachorował, przeziębił się. Ale już od wczoraj dostają... Od przedwczoraj dostają lekarstwo. Tutaj proszę bardzo, zostały lekarstwo właśnie na antybiotyk, na przeziębienie, bo drzwi były tutaj zamknięte, no ale musiał się przeziębić kogucik. Prócz tego kogucika tu chyba jeszcze jedna z tych zbrodaczy kurka trochę kichała mi. Tak więc no postanowiłem, żeby zakupić właśnie tutaj lekarstwo im, żeby mi wyzdrowiało, jak widzicie, kichnął sobie. Nie zarażam na szczęście kur, bo tamte kury są oddzielone od nich, tak więc dostaną one tylko lekarstwo i powinno im się od razu polepszyć. To wiadomo, że w tym okresie właśnie zimowym najczęściej kury właśnie chorują, czy to na przeziębienie, czy katar mają. No ale nie jest też tak trudno to wyleczyć. Oczywiście jak tylko zauważymy objawy takich jak kichanie, czy też takie jakby, jak ja mogę to powiedzieć, osiwienie, że po prostu kogucik czy tam też kurka stoi i jest taka nieobecna, no to najlepiej już wtedy zakupić antybiotyk i od samego początku dawać. No bo jak będzie się zwlekało, to niestety taka kurka może łatwo zdechnąć, czy też kogucik, bo no i indyki są bardzo, bardzo i to bardzo naprawdę wrażliwe. Dzisiaj mi akurat jeden odpadł, zostały dwa, tam jest indoor. On jest zdrowy, tamta indyczka również trochę mi tak się chora robi. Indyki jest bardzo trudno wychować i właśnie jeśli się będzie odwlekało z tym lekarstwem i się jak najszybciej tego im lekarstwa nie poda, no to najzwyczajniej odpadną i już ich nie będzie. Tak więc polecam szybko i skutecznie dawać antybiotyk, żeby później nie było takich nieprzyjemności, że odpadną nam jakieś fajne kurki. Jak widzicie, tu jest ten młody kogut, który jest synem tego starego naszego koguta. Możecie z poprzednich filmów widzieć tego starego. On niestety już zdechł, bo miał już około 7 lat, może nawet więcej, już nie pamiętam nawet. Zakupiłem go, ale to już był taki emeryt, można tak powiedzieć. I właśnie chciałem go do tamtej kurki, co tam jest. Plus jeszcze do takiej białej, tylko tą białą niestety pies zjadł. I właśnie dokupiłem go do nich. No i po nich mam te dzieci, tutaj te bojowce. Są jeszcze dwa koguciki. Jakby ktoś chciał, mogę sprzedać bojowce, tam są akurat. Dwa koguciki mi zostały. Tego sobie co zostawiam, no i tego srebrnego. No i na rozmnożenie kurek będę miał tą białą. Tam jest ta czarna taka, z koronką. I są jeszcze dwie, jest jedna tutaj. I jest jeszcze jedna też ciemna, gdzie się tam schowała do klatki najprawdopodobniej. Brodacze również zostawimy. Zobaczymy, co z nich wyjdzie na rozmnożeniu. Tutaj fajny feniks się zrobił. Tutaj jakaś... prócz tych bojowców i brodaczy to są takie tutaj miksy, bo wszystkie małe kury w tym roku nam akurat chodziły prócz bojowców. Razem tutaj z innymi kurami. No i wszystkie się miksowały i wyszły takie fajne, jak na przykład tutaj czubatka brodata. Będzie to malutka kurka. Mogę wam pokazać, zresztą mam taką jedną kurkę też z miksów, ona jest z tamtego roku. No i bardzo fajna jest, bardzo malutka jest, ale wychowała mi kurczaki w tym roku. Kilka jajek, ale wychowała i to jeszcze lepiej niż nioska. No i tak, tam jest brodacz, tu jest ten feniks, tu jest kurka feniks. Przepraszam, gdzie ona zginęła, ona gdzieś tam sobie wskoczyła, ale jest taka tutaj jedna. Tam jest kogucik jeszcze. Tam sobie stoi. Niektóre to są miksy, no bo jak mówiłem, chodziły wszystkie luzem. Się tutaj nam pochowały. Ale są oryginalne brodacze, jak widzicie, tutaj jest biała kurka brodacz. Tam jest ta kuropatwiana kurka brodacz. Tutaj te, jak ja tam to mówię, kremowe, złote brodacze. I są dwa brodacze, chyba koguciki z barwy dzikiej, jak tutaj widziałem. O, tu jest ta kurka właśnie. Ta Feniks taka fajna. To miks Feniksa jest, ale mi się bardzo podoba, zostawią. Tam mi się urodziła jedna kurka lokowana. Nareszcie doczekałem się, bo mam kurkę lokowaną z tamtego roku, jedną, która mi tutaj chodzi. I ten, mam jedną kurkę.
i myślałem, że nie urodzi ona, nie wyda na potomstwo żadnych innych kurek lokowanych. No ale na szczęście doczekałem się i jedna się urodziła kurka. Miałem nadzieję, że to będzie kogucik. O, bażanty się denerwują. Miałem nadzieję, że to będzie kogucik na rozmnożenie, no ale kurka też jest fajna. Miejmy nadzieję, że się w przyszłym roku rozmnożą. Z bażantów również zostawię sobie kogucika i dwie kurki. Jak widzicie, są tu trzy samce. No i prawdopodobnie i dwa sprzedam albo pójdą na obiad. Jednego sobie zostawię. No i dwie kurki będą w tej wolierze. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będę miał jakieś młode bażanty na następny rok. No i co? I to by było chyba tyle o tej wolierze. Widzicie, kurka sobie tutaj wskoczyła. I sobie przebiera jeszcze zboże, bo nie wszystko im tutaj wrzuciłem. No i co? Ja was zapraszam do moich poprzednich filmów. Możecie zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zostawić komentarz, łapkę w górę. I pamiętajcie, już jutro o godzinie 18 kolejny film z maratonu. Tak więc nie zapomnijcie. I trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło. Do zobaczenia, no i cześć.